Krośnieńskim BWA prezentowane są prace Bogdana Biernata, łącznie 12 rzeźb pochodzących z różnych okresów życia artysty. Rzeźbiarz pochodził z Rybanowa, był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1980 roku aż do swojej śmierci w 2013 roku zawodowo związany był z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, najpierw w Miejscu Piastowym, a później w Krośnie. W szkole prowadził zajęcia z rzeźby i snycerstwa. Jest to wystawa, myślę, która w jakimś sensie uświadamia nam, że pomimo tego, iż zajmujemy się różnymi, paramy się różnymi zawodami, przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że najważniejsze jest człowieczeństwo. Sam artysta zwracał na to wielokrotnie uwagę, że najpierw trzeba być człowiekiem, a dopiero potem rzeźbiarzem, nauczycielem, kierowcą czy sprzątaczką. Artysta głównie pracował w drewnie, ale wykorzystywał także metale i włókna roślinne. Trzeba powiedzieć, że z powodzeniem radził sobie z dłutem, jak również z piłą łańcuchową. Jedna z rzeźb, która jest największą na tej ekspozycji, ponad dwumetrowej wysokości, w całości została wykonana z drewna, ale wyłącznie przy użyciu piły motorowej. Oczywiście są rzeźby, o których mówiłem, że są mieszane, a więc z użyciem blach, metalu, drutów. Również zastosowane są sznurki barwione. W BWA prezentowane są także dwie prace Jana Cibisa. Obrazy powstały w latach 30. ubiegłego wieku w Wiśniowej. Ekspozycja nosi tytuł Podkarpackie ślady Cibisów. Wystawa, którą możemy oglądać w tym momencie, jest dedykowana w zasadzie dwójce artystów, artystycznemu małżeństwu Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Janowi Cybisowi, a konkretnie ich pobytom w nieodległej miejscowości Wiśniowa, gdzie w latach 30. w dobrach państwa mycielskich przebywali wielokrotnie, podobnie jak cała plejada ówczesnych artystów malarzy, na swoistych malarskich plenerach i spędzając tam czas towarzysko. Z tych okresów powstało bardzo wiele prac. Malarstwo Cybisów wywodzi się z tradycji kolorystycznej. Obydwoje byli członkami tak zwanego Komitetu Paryskiego. Była to inicjatywa studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy w 1924 roku wyjechali do Paryża po to, by tam na miejscu studiować malarstwo i chłonąć te wszystkie nowości, które na rynku sztuki się pojawiły. W Paryżu spędzili 7 lat, wrócili do kraju już jako uznani artyści i do dzisiaj uznawani są za jednych z najwybitniejszych twórców w polskim malarstwie. Prace będą prezentowane do 12 maja.